Jest. Mamy i Facebooka, i Instagrama. Zatem witam Was bardzo serdecznie na porannej, ale wtorkowej, myli się. Wyjątkowo w trochę innym terminie. Tak jak wspominałam, wczoraj miałam rodzinne spotkanie, ponieważ mój brat bronił doktoratu, pracy doktorskiej. Oczywiście się obronił, to oczywiście tak, jakby się nie pytajcie. Ale dzisiaj już jestem tylko dla Was i dzisiaj spotkanie bardzo trudne, temat bardzo trudny i od razu mówię, że nie wiem, czy znajdziemy rozwiązanie na wszystkie możliwe problemy, bo to tak niestety jest, że nie zawsze wszystkie problemy uda się rozwiązać, ale czasami ich przegadanie to już dużo nam daje. O czym dzisiaj będziemy rozmawiać? Będziemy rozmawiać o słodyczach znowu, bo kontynuujemy akcję Całkiem Niesłodki Prezent i dzisiaj rozmawiamy o słodyczach w takim kontekście, co zrobić, jak rozmawiać z dziadkami, z bliskimi, ze znajomymi, żeby tych słodyczy nie było tak dużo, żeby może dawali mniej, a może żeby dali alternatywę jakąś, coś innego. To są trudne tematy, bardzo często do mnie piszecie z takimi problemami właśnie, że żyjecie z rodzicami, z teściami w domu, albo że babcia zajmuje się waszym dzieckiem i że niestety albo on dziadek ojejku, zabrakło mi słowa, w sensie nie uznaje tych waszych zasad, tylko wprowadza swoje i to często są zasady związane ze słodyczami czy zachęcaniem do jedzenia, no różne tego typu problemy, ale te słodycze gdzieś się wyciągają na pierwszy plan. I dzisiaj troszeczkę o tym będziemy mówić. Troszkę postaram się Wam podpowiedzieć, zobaczyć, przyjrzeć się temu, czy czegoś jeszcze tam nie da się zrobić, a zastanowimy się też nad tym, co możemy odpuścić i ile rzeczy z tych możemy rzeczywiście odpuścić. Generalnie powiem Wam, że jestem troszeczkę bardzo zmęczona i jestem na takim trochę zjeździe energetycznym, także może dzisiaj nie będzie jakichś podskoków i super hiperakcji. Potrzebuję zdecydowanie odpoczynku, a niestety ten odpoczynek jeszcze trochę się przedłuża. Znaczy, oczekiwany ten odpoczynek. Z takich wiadomości informacyjnych, z tego, co się dzieje. Kontynuujemy cały czas akcję Całkiem Niesłodki Prezent i mam nadzieję, że w tym tygodniu wrzucę Wam właśnie trochę takich materiałów o tym, które możecie pokazać dziadkom, które możecie wręczyć dziadkom. Ja tak mówię dziadkom symbolicznie, tak? Bo to są dziadkowie, ale też są znajomi, bliscy, ciocia, wujkowie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także o tym będziemy trochę mówić i w tym tygodniu postaram się Wam wrzucić troszeczkę materiałów. Cześć, słuchajcie, nikt się ze mną nie przywitał prawie. Nikt mi nie powiedział. Cześć Wam powiem. Nie widzę żadnych komentarzy. Hej, słychać mnie? Hello, cześć. Mam nadzieję, że jesteście i mnie słyszycie. Znaczy, widzę, że jesteście. Nikt nie pisze, że nie słychać, więc najprawdopodobniej nie słychać, ale nikt się ze mną nie przywitał. Czuję się tym naprawdę zasmucona. Cześć, 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 cześć. Teraz będę Wam machać, tak? Wy będziecie się witać, a ja Wam będę machać. Cześć, Zuzia. No dobra, jesteście chyba. Mogę Wam machać cały czas. Okej. Więc jesteście, bardzo się cieszę. Tak jak mówię, jeżeli chodzi o akcję Całkiem Niesłodki Prezent, cały czas ją kontynuujemy i ja widzę, że dużo osób się w nią włącza. Ja nie zawsze jestem w stanie to wszystko ogarnąć. Przeszukuję po hashtagach, po wspomnieniach, kiedy mnie wspominacie w jakichś komentarzach, staram się tam dotrzeć. Jeżeli gdzieś nie dotarłam, nie znalazłam, to jeszcze myślę, że dotrę i jeszcze będę to udostępniać i o tym informować. Dziękuję Wam za każde udostępnienie, za każdą informację związaną z tą akcją, bo widzę, że akcja rzeczywiście się rozkręca i w tym roku bardzo fajnie działa. Jeżeli jeszcze czegoś byście potrzebowali w ramach tej akcji, to też dajcie znać. To jest dla mnie sygnał albo na ten rok, co można przygotować, albo na przyszły rok, co możemy zrobić i przygotować na przyszły rok. Dobra, jeżeli chodzi o drugą sprawę, czyli Febuka, bo wiem, że na to też czekacie, to trochę nam się komplikuje i przedłuża, tradycyjnie oczywiście. Chociaż już przy tym projekcie naprawdę miałam wszystko totalnie zaplanowane i terminy były dotrzymane, ale niestety jak zwykle pojawiają się jakieś niespodziewane komplikacje. Zatem
Staram się ze wszystkich sił, żeby e-book był przed świętami. Mam nadzieję, że e-book będzie przed świętami i będziecie mogły już zacząć z niego korzystać. Jeżeli nie wiecie, czym jest e-book, to od razu mówię, że to jest e-book dotyczący żelaza w diecie dzieci. Będą tam super żelazne przepisy, które tworzę ja i Asia z bloga Mama na roślinach, ale będzie też dużo części merytorycznej o tym, jak bilansować dietę dziecka, żeby była bogata w żelazo, jak podawać suplement żelaza, jaki wybrać, jak co zbadać, a jakie są normy, które trzeba zbadać i tak dalej, i tak dalej. W opisie tutaj też Wam wrzucam, we Facebooku wrzuciłam link oczywiście do zapisów na Facebooka. Jeżeli jeszcze nie jesteś zapisana na listę osób oczekujących, to się koniecznie zapisz, bo dla osób z listy będzie oczywiście promocyjna cena w pierwszym etapie sprzedaży, także koniecznie bądźcie, żeby nie przegapić sprzedaży i żeby skorzystać z dodatkowego rabatu. Przypominam też, że możecie pobrać te materiały z akcji Całkiem Niesłodki Prezent. Dużo osób już je pobiera, możecie z nich korzystać jak chcecie, co chcecie i róbcie z nimi to, co należy. Będzie mi zawsze bardzo miło, jeżeli mnie oznaczycie, a przynajmniej oznaczycie hashtagiem akcję Niesłodki Prezent. To tyle chyba z ogłoszeń. Aha, jeszcze ogłoszenie jest jedno, że w czwartek, jak Bóg da i nic się nie wydarzy niesamowitego, w końcu widzimy się na Facebook Live Zuzia gada, Zuzia pyta. Będę pytała Kamilę ortodontkę, będziemy rozmawiać o zębach, dzisiaj też trochę porozmawiamy o zębach, więc trochę w kontekście tych słodyczy i niesłodkich prezentów będziecie mogły udostępnić ten Facebook Live na pewno właśnie babciom i dziadkom i pokazać, jak dentysta wypowiada się na przykład na temat słodyczy, ale też będziemy mówić o zgryzie, o gryzieniu, o nauce gryzienia, dlaczego to takie ważne, o tym, kiedy się udać do ortodonty i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także zapraszam Was już w czwartek o 21:00 będzie Zuzia pyta ortodontkę. Za tydzień natomiast w czwartek widzimy się właśnie z Asią z bloga Mama na roślinach i pogadamy o diecie roślinnej, czyli o diecie wegańskiej, diecie wegetariańskiej, czy ona się nadaje dla dzieci, czy się nie nadaje i jak to zrobić, żeby ona była ok. Także o tym będziemy sobie rozmawiać. To tyle z ogłoszeń chyba. Napiję się melisy, bo mi dzisiaj potrzebna. Wymieszałam sobie melisę z resztką owocowej herbaty szpinakożercy do śniadania. I mam malinową melisę. Całkiem nieźle, całkiem nieźle. Słuchajcie, powiedzcie mi, jaki macie problem? Rozważmy to. Jakie macie problemy z bliskimi? Czy to jest trudno wytłumaczyć dziadkom bliskim, znajomym, że nie chcecie słodkich prezentów, albo że nie chcecie, żeby 8-miesięczne dziecko jadło czekoladę? Co jest z tym trudnego? Czy próbowaliście w ogóle to tłumaczyć? Czy to jest po prostu ciężkie, że widzicie, że ten opór jest olbrzymi, że wiecie, że tych osób, że tych znajomych, że oni wszyscy tak właśnie myślą, że tak, te słodycze to jest świetny pomysł, świetny prezent, bo to już jest trudne. Dla mnie na przykład, jak sobie myślę, że każdemu z osobna miałabym tłumaczyć ideę chociażby akcji Całkiem Niesłodki Prezent i czy to nie chodzi o to, że w ogóle nigdy słodyczy i że dziecko nigdy w życiu słodyczy nie zje, ale że może niekoniecznie w pierwszym roku życia, a może niekoniecznie jako prezent, tylko po prostu, że to się pojawia. To jest mi już ciężko na samą myśl, w sensie, że miałabym to wszystkim tłumaczyć. I trochę tak jest, że bardzo nas męczy, mam wrażenie, takie tłumaczenie. Spotykam się z różnymi opcjami. Szczerze mówiąc, znam masę dziadków i masę osób, które po prostu to szanuje. W sensie, jeżeli rodzice im mówią, że nie, my nie chcemy, żebyście dawali naszemu dziecku słodkie prezenty, możecie dać balonik, kredki, karteczki, naklejki, nie wiem, samochodzik, cokolwiek, ale nie słodycze, to wielu rodziców, wielu dziadków, wielu znajomych to akceptuje i nie ma z tym najmniejszego problemu. Także myślę, że fajnie jest też wyjść z takiego założenia, że to w ogóle jest możliwe, tak? Że naprawdę są tacy rodzice, tacy dziadkowie, tacy znajomi, tacy bliscy, ciotki, wujkowie i tak dalej, którzy mogą to uszanować. Bo czasami my już się troszkę stroszymy i nastrajamy źle na samym początku, od razu jak sobie myślimy, że mam to komuś tłumaczyć, od razu to mówić, to o Boże, znowu nikt tego nie zrozumie, nie, to nie ma szans, nie przejdzie i tak dalej. Jeżeli ja dałam radę wytłumaczyć mojej 90-letniej babci, to myślę, że jest jakaś nadzieja, że to się da rzeczywiście wielu osobom wytłumaczyć i z wieloma osobami porozmawiać.
Wypisałam sobie kilka takich podpunktów, które chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć. Pierwszy z nich to jest to, żeby nie omijać tego, że rzeczywiście mamy to powiedzieć. Bo czasami jest tak, mam wrażenie, że nam się wydaje, że my to już powiedzieliśmy. Że nam się wydaje, że przecież oni to wiedzą. Że nam się wydaje, że to jest oczywiste. Że jeżeli my tyle mówimy o tych, nie wiem, o słodyczach, o nawet, nie wiem, mówimy o tej akcji niesłodki prezent. A, mamo, tam, nie wiem, jest w internecie taka akcja niesłodki prezent i w ogóle, i w ogóle. Albo tłumaczymy, mówimy, zobacz, jak chcemy, że chcę dobrze żywić, że chcę dobre nawyki ukształtować i tak dalej. Czyli mówimy i tworzymy taką otoczkę generalnie, że chcemy dobrze żywić dziecko i nam się wydaje, że to wystarczy. Nam się wydaje, że to już jest oczywiste, że skoro my to mówimy, my to wszystko powiedzieliśmy, to już to jest oczywiste, że my nie chcemy, żebyś te słodycze przynosił naszym dzieciom. A to nie jest oczywiste. W sensie, na logikę powinno tak być, ale tak jak mówię, będę mówić dziadkowie jako taki obraz wszystkich ludzi, którzy mogą was odwiedzać i dawać prezenty. Nie to, żebym stygmatyzowała dziadków jakoś. Ale generalnie dziadkowie bliscy, którzy was odwiedzają, oni mogą tego nie łączyć. Czyli może być tak, że oni wiedzą, że wy chcecie dobrze zżywić swoje dziecko. I oni wiedzą, że generalnie tą im słodyczy temu dziecku nie dajecie. I oni wiedzą, że chcecie na przykład do drugiego roku życia, żeby nie było w ogóle cukru. A może nawet wiedzą, że te słodkie prezenty to nie jest najlepszy pomysł. Ale nie do końca wiedzą, że to znaczy, że to oni właśnie mają nie przynosić czekolady. Tak? I to fajnie jest to powiedzieć wprost, normalnie. Czyli przygotować ten grunt wcześniej i upewnić się, że oni to na pewno dobrze zrozumieli. Że to o to chodzi, że to wy, jako dziadkowie, macie temu naszemu dziecku na święta nie kupować jajka niespodzianki, tak? Tylko zamiast tego samochodzik. Naprawdę takimi prostymi słowami, bo często mam takie wrażenie, że nam się wydaje, że my to powiedzieliśmy. Nam się wydaje, że to jest oczywiste, a dla nich to może nie być oczywiste i może to nie być takie proste. Warto się przyjrzeć też temu, jak do tej pory wyglądał ten temat słodyczy czy tych prezentów u was w domu, bo jeżeli do tej pory to było na zasadzie właśnie takich trochę przepychanek słownych, że tutaj bardzo dużo pojawiało, dużo emocji, dużo napięcia, to myślę, że musimy na początku trochę to wyciszyć. Tak? Czyli przygotować na taką na serio spokojną rozmowę, trochę merytoryczną, ale też taką, że na serio mówicie o tym, czego wam na czym wam zależy. Czyli uczciwie mówicie, konkretnie, mamo, chciałabym, żebyś nie kupowała, nie wiem, Krzysiowi czekoladki na święta. Możesz mu kupić balonik, kredki, możesz z nim upiec ciasteczka, ale nie chcę, żebyś dawała mu czekoladki, po prostu, tak? Prostymi słowami. Być może wcześniej było, tak jak mówię, dużo emocji związanych z tymi słodyczami. Warto się temu przyjrzeć, bo czasami pierwszy raz, kiedy ktoś nam, Natalia pyta, o czym jest dzisiejszy live, dzisiaj rozmawiamy o słodyczach i dziadkach, o tym, jak rozmawiać, jak to zrobić, żeby dziadkowie uszanowali to, że na przykład nie chcemy dawać słodyczy naszym dzieciom. Więc zastanówmy się, jak to wyglądało do tej pory, bo często jest tak, że kiedy jest ten pierwszy moment, czyli na przykład, nie wiem, dziecko ma 8 miesięcy, przychodzi babcia i wręcza czekoladkę temu 8-miesięcznemu dziecku, to mówimy od razu, że jesteśmy nastroszeni i wściekli i bardziej na tych emocjach naszych bazujemy, mówimy o naszych emocjach, że to jest straszne, że to jest okropne, co ty zrobiłaś, dlaczego to dałaś i tak dalej, i tak dalej. I od tego trudno jest zbudować jakieś porozumienie. I wtedy warto to sobie wyciszyć i warto przygotować ten grunt przed spotkaniem, bo jeżeli już jest to spotkanie i już twoje dziecko dostało słodycze, notabene o tym, co robić, kiedy dziecko już dostało słodycze, tak? To będziemy mówić prawdopodobnie w przyszłym tygodniu na Melisie, czyli jak sobie poradzić z tymi słodyczami, które dziecko już dostało i czy mu dawać te słodycze, czy nie dawać, czy je ukrywać, czy zjadać samemu po nocach, to będziemy mówić o tym następnej Melisie. Ale jeżeli już jest to spotkanie i już ta babcia, dziadek wręcza te słodycze twojemu dziecku, to tu już nie ma przestrzeni na rozmowę i na spokojne tłumaczenie, bo tu się włączają już nasze emocje, już się nam włącza złość, już się nam włącza bardzo dużo jakichś takich trudnych rzeczy w nas, tego, że nie wiem, czujemy się nieszanowani, tego, że jesteśmy źli, wściekli i tak dalej, i tak dalej. Tutaj trudno porozumienie. Więc przygotuj grunt wcześniej.
Póki jeszcze nie ma świąt, póki nie ma tych spotkań rodzinnych, zadzwoń, napisz SMS-a, napisz maila, nie wiem, pojedź, porozmawiaj, wytłumacz, zaraz powiem ci, co możesz powiedzieć z tym dziadkom, ale powiedz to dosyć jasno, tak? Powiedz to dosyć jasno, o co ci chodzi, dlaczego się na tym zależy. Pamiętajmy, dlaczego dziadkowie dają w ogóle słodycze dzieciom? Generalnie jest tak, że większość dziadków w ten sposób wyraża miłość. Czyli to jest generalnie to, przed tym dzieci chcielibyśmy uchronić, bo nie chcemy, żeby dzieci łączyły słodycze z poczuciem miłości. Tak? Ale pamiętajmy też o historii dziadków. Zazwyczaj jest tak, że dziadkowie w dzieciństwie nie mieli takiego full dostępu do słodyczy i to też warto z nimi przegadać, powiedzieć, mamo, ja rozumiem, ty jak byłaś dzieckiem, to tych słodyczy było niedużo, dostawało się je rzadko, ale teraz zobacz, one są w każdym sklepie. Później idę z Krzysiem do sklepu i on patrzy na te jajka niespodzianki i chce jeść codziennie, i codziennie, i codziennie. A raz na jakiś czas to może nie byłby problem, ale jeżeli on będzie je codziennie, myśli, że to nie będzie miało złego wpływu na jego zdrowie, czyli możemy to w ten sposób uargumentować. Pamiętajmy, że no właśnie, że dziadkom te słodycze kojarzą się z ogromną przyjemnością i gdzie często to starsze pokolenie ma w ogóle problem z wyrażaniem emocji. I to wyrażanie emocji poprzez gesty, poprzez prezenty, to jest taki jedyny sposób, który oni trochę znają. I trochę jest tak, że my możemy ich nigdy w życiu nie nauczyć tego, że można to wyrazić w inny sposób i że dziecko może tego nie potrzebować. Bo pamiętajmy, że nie mamy takiej władzy, żeby zmieniać innych. Możemy mówić o sobie, o swoich potrzebach, o swoich granicach, o tym, czego chcemy dla naszego dziecka, ale nie ma takiej mocy, że nagle my że na 100% zmienimy przekonanie dziadków i oni uwierzą, że słodycze to kiepski sposób na okazywanie miłości. Bo oni przez te, nie wiem, 50, 60, 70 lat w ten sposób okazywali miłość. Może ich rodzice im miłość też w ten sposób okazywali i ciężko będzie to tak całkowicie wykorzenić. Tak? Możemy się zapytać, możecie się zapytać, mamo, tato, babciu, siostro, ciotku, wujku, ktokolwiek, dlaczego ty chcesz właściwie dać czekoladę Krzysiowi, tak? Tego Krzysia podręczymy. Zadajmy to pytanie, może oni nam powiedzą, no bo nie wiem co innego, bo tylko to było w sklepie, albo bo to takie smaczne i takie przyjemne i lubię patrzeć, jak dzieci jedzą coś słodkiego. I to już nam daje jakby... Wiemy, na jakiej przestrzeni mamy w ogóle tą rozmowę toczyć. Więc zapytajmy naszych bliskich, dlaczego chcą to zrobić, dlaczego chcą w ten sposób postąpić. Powiedzmy wprost, czego oczekujemy, czy nie to, że słuchaj, wiesz, my się dobrze odżywiamy i te słodycze to trochę niepotrzebne, tylko wprost, nie, ja nie chcę, nie chciałabym, żeby on dostawał słodycze na święta, tak? Możemy pójść później, nie wiem, upiec ciasto wspólnie, możemy jeść te ciasta, które się pojawią na stole, ale nie chcę, żeby on dostawał je w prezencie. Po prostu. Postaw te rzeczy na przykład na stole, niech one sobie stoją, a nie jako prezent. To jest pierwsza rzecz. Czyli jawnie, otwarcie o tym powiedzieć. Dopytać się, dlaczego ktoś z tego chce skorzystać, z tej metody dania słodyczy. Pamiętać o tym, że zazwyczaj to wynika z jakiejś tam dobrej woli, tak? Czyli że raczej to jest tak, że ktoś chce coś dobrego zrobić dla naszego dziecka, tylko totalnie nie wie, jak to może zrobić inaczej. Drugą sprawą, którą warto się zająć, to jest to, co nam to robi. Bo myślę, że w tym temacie słodyczy i słodkich prezentów bardzo dużo się włącza naszych emocji. Czyli trochę jest tak, że jeżeli, nie wiem, babcia przynosi czekoladkę dla naszego dziecka, to nam się włącza bardzo i uruchamia bardzo dużo rzeczy, że jak to, że nie szanujesz, że nie słyszysz tego, co ja mówię, że to, co ja mówię, jest nieważne. Albo nam się włącza, jak ktoś nam mówi, oj, tam przesadzasz, tak, tutaj ktoś pisałyście, tak? Zaczęłyście pisać, tak, że o tym, że o, no właśnie, nie przesadzaj, nie przesadzaj, co to za problem, tak? Co to za problem dać odrobinę słodyczy? To nam się włącza bardzo dużo, że jesteśmy inni, że może rzeczywiście przesadzamy, że czujemy się ocenieni, że czujemy się wykluczeni, bo ktoś nam mówi, zobacz, wszyscy inni jedzą słodycze i żyją, co ty masz za problem? Tak, to są trudne emocje, ale to jest coś, o czym warto sobie gdzieś sobie warto rozpracować w takim ogólnym kontekście umiejętności stawiania swoich granic, umiejętności mówienia o tym, co jest dla mnie ważne. Tak, bo być może jest tak, że ci dziadkowie, te ciotki, one notorycznie we wszystkich przestrzeniach nam te granice naruszają. I wtedy te słodycze będzie trudno obronić jakiś taki jeden bastion prawości. I zastanowić się warto nad tym, czy ta relacja rzeczywiście to jest to, co mi daje coś dobrego, czy to jest coś, co mnie wspiera, wzrastam w tym, czy nie. I co ja mogę z tym zrobić, żeby czuć się bezpieczniej w tej relacji.
Generalnie dobrze jest szukać wsparcia i myślę, że to jest jeden ważny element tej akcji Całkiem Niesłodki Prezent, że dużo osób widzi, że ja nie jestem świrem, że nie chcę, żeby moje dziecko dostało słodkie prezenty, że to nie jest nienormalne, że to nie jest coś dziwnego, że to nie jest coś wydumanego, tylko to jest normalne. Tak? Normalne jest to, że rodzic chce dobrze dla swojego dziecka, normalne jest to, że rodzic chce ukształtować dobre relacje z jedzeniem, ze słodyczami u swojego dziecka. I normalne jest to, że może wymagać, żebyś ty, dziadku, babciu, ciociu nie przynosił mu słodkich prezentów. I że to nie jest coś, co dotyczy, nie wiem, 20 osób gdzieś tam na Facebooku w tajnej grupie, tylko to jest coś, co jest udostępniane przez setki osób, mnóstwo osób o tym pisze. I czujcie wsparcie w tym, tak? Że nie jesteście same, że nawet jeżeli w waszym najbliższym otoczeniu, w rodzinie to nie ma takich osób, to jest tych osób cała masa, tak? Że nie jesteście w tym same, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Patrzę sobie również, co tu się dzieje. No właśnie, obecność innych dzieci, generalnie to jest chyba bardzo ważne. Jeżeli przyjeżdżamy na przykład do tych dziadków i tam są inne dzieci i te wszystkie inne dzieci dostają prezenty i na przykład jest tak, że dziadkowie już są tak przyzwyczajeni, że wiemy, że tych słodyczy będzie masa. Zawsze zastanówcie się o tym, czy gra jest warta świeczki. Jeżeli już wam się zdarzało rozmawiać, jeżeli już o tym pytaliście, rozmawialiście, już dyskutowaliście i widzicie, że tu jest no totalnie nie do przeskoczenia mur, a wy się z tymi dziadkami widujecie rzeczywiście te kilka razy w roku, że to nie jest codzienność, to może rzeczywiście jest to coś, co można odpuścić, tak? Może jest to coś, co więcej szkody przyniesie nam próba zmiany, niż zaakceptowanie tego, że okej, no to u tych jednych dziadków Krzysiu dostaje tą czekoladę, Kinder, niespodziankę czy coś tam i tam ją zjada. To nie jest tak, bo to nasz lęk jest bardzo mocno w naszej głowie, to nie jest tak, że jeżeli dziecko raz dostanie słodycze w prezencie, to ono już zawsze będzie ich oczekiwać. To tak nie działa. Mój syn już dostał wiele razy czekoladę w prezencie i wcale nie kojarzy mu się, że na prezencie to powinienem dostać słodycze. To jest coś, co naprawdę tworzy się stopniowo przez wiele tych prezentów. I każdy, nawet najmniejszy raz, kiedy twoje dziecko nie dostanie słodyczy w prezencie, jest wartościowy. Czyli to nie jest tak, że twoje dziecko nie może nigdy, absolutnie nigdy dostać słodkich prezentów, bo je dostanie na 100%, tak? Ale tam, gdzie możesz, tam, gdzie masz wpływ, tam, gdzie możesz to zniwelować, tam nad tym pracuj. A tam, gdzie nie masz na to wpływu, gdzie nie jesteś w stanie tego zmienić, bo to są na przykład właśnie 90-letni pradziadkowie, no, którym już jest to trudno zrozumieć, to odpuść, tak? To odpuść. Wtedy możesz zaopiekować się bardziej dzieckiem, czyli zobaczyć, czy to dziecko w ogóle zauważyło te słodycze, czy ono zauważyło, że je dostało. Może jest tak, że ono w ogóle nie zauważy, że je dostanie i wtedy może się po prostu później schować, udawać, że ich nie było, bo jeżeli dziecko się ich nie dopomina i nie dopytuje i nie sprawdza, a mamo, gdzie jest ta czekolada, którą dostają od babci, to dla mnie nie ma problemu, tak? To się może być tak, że dziecko za 2 miesiące ci zapyta, gdzie jest ta czekolada, więc może lepiej przez jakiś okres takiej karencji nie zjadaj tych słodyczy, tak? bo dziecko się może o to dopytać za jakiś czas. Dobra, jeszcze w kontekście tych emocji jest trochę tak, że my się boimy wykluczenia, boimy się jakiegoś wyśmiania. Pamiętajmy, że my jesteśmy tu raczej po to, żeby zaopiekować się naszym dzieckiem, tak? Że to nie jest przestrzeń do zaopiekowania się sobą, tylko do zaopiekowania się naszym dzieckiem. I pamiętajmy o tym, że czasami, jak to powiedzieć, bo czasami boimy się na przykład powiedzieć, żeby ktoś nie dawał słodyczy, bo boimy się, że się urazi, że się obrazi, że mu będzie smutno, że będzie zły i mamy taką tendencję do tego, że chronimy obcych ludzi, czy też chronimy dorosłych, bo się boimy, że nie wiem, panu w sklepie, który daje lizaka, się zrobi przykro, a nie boimy się tego, co się dzieje z naszym dzieckiem, tak? A to jest jednak ważniejsze, czyli nie da się tak, żeby nikt, absolutnie nikt w żadnym wypadku nie został emocjonalnie gdzieś tam urażony, bo może się to zdarzyć, bo nie masz wpływu na to, jak twoja mama zrozumie prosty przekaz: mamo, chciałabym, żebyś nie dawała dziecku słodyczy. Ona może to zrozumieć jako atak, ale my nie do końca mamy wpływ na to, że ona to zrozumie jako atak, tak? To nie jest coś, co my jesteśmy w stanie zrobić. Dobrze. To, co chciałam wam powiedzieć, co możemy zrobić, żeby tych dziadków trochę
przekonać, tak? Trochę przyciągnąć na naszą stronę. Możemy z dziadkami przegadać te rzeczy, o których raczej nie rozmawiamy w domu z dziećmi. Czyli z dziećmi lepiej nie rozmawiać o takim zdrowotnym aspekcie jedzenia słodyczy. Według mnie nie ma co dzieciom tłumaczyć, że od słodyczów się, nie wiem, słodyczy psują się zęby, czy się choruje, czy potem trzeba iść do dentysty, czy coś takiego. Słodycze to jest po prostu coś normalnego, co jemy rzadko, tak? Natomiast z dziadkami my już jesteśmy w stanie rozmawiać trochę więcej. My już z dziadkami możemy pokazać. Zobacz, mamo, widziałaś, ile w tej Kinder niespodziance jest cukru? Widziałaś, ile w tej, nie wiem, tam Nutelli jest cukru? I możemy to pokazać otwarcie i jawnie. Czyli wziąć po prostu jajko to, tak? I wziąć cukier i pokazać, zobacz, tyle tu jest cukru. Czy dałabyś tyle cukru jemu? To nie wytłumaczyć mi jasno, że to nie o to chodzi, że tego cukru w ogóle w tej diecie ma nie być, tak? Ale pokazać, że może niekoniecznie tak często, że może niekoniecznie przy każdej okazji, że może niekoniecznie w każdym momencie. Dziadkowie są już w stanie sięgnąć trochę do doświadczenia swojego, tak? Sięgnąć do do swojego zdrowia, które często zaczyna im szwankować, tak? I jesteśmy w stanie ten argument trochę wykorzystać, czyli pokazać, zobacz, ty nie jadłeś za dużo słodyczy w dzieciństwie, a i tak masz cukrzycę na przykład, tak? A w tej chwili te słodycze są wszędzie, na każdym kroku, w każdym sklepie, w każdym Empiku, w każdym smyku, wszędzie jest masa tych słodyczy. I dzieci jedzą więcej tego cukru po prostu, tak? Czasy się trochę zmieniły i wy jedliście te słodycze, nie wiem, raz w tygodniu, jak się udało upiec ciasto, a u nas te słodycze są prawie codziennie. I może dlatego musimy bardziej zadbać o to, żeby tych słodyczy było mniej. I te argumenty dla niektórych dziadków są do przyjęcia. Dla niektórych dziadków też argument zdrowia zębów jest bardzo dobry, że od słodyczy się psują zęby po prostu. Są te książki takie, na pewno je kojarzycie, dlaczego dorośli jedzą śmieci, dlaczego dorośli mają brzydkie zęby. Według mnie to są książki, które fajnie jest właśnie sprezentować dziadkom. W sensie dla mnie to są książki bardziej dla dorosłych, I dla dziadkowie mogą z tego skorzystać. Dziadkowie na takiej książce mogą zrozumieć, że o kurczę, rzeczywiście to może być niedobre, tak? Że to nie jest fajnie dawać słodycze, że to nie jest fajnie, żeby te słodycze dawać non-stop, tak? Patrzę sobie, co tutaj pytacie. Na mnie się obrażają, jak mówię, że czegoś, żeby czegoś nie dawali. No właśnie, tutaj Agnieszka pisze o tym, że ktoś się obrazi o to. Pamiętajcie o tym, tak? To tutaj jest trochę taka szala, tak? Czy mi się babcia obrazi, czy ja obronię moje dziecko i powiem, że ja nie chcę, żeby ukształtowały mu się złe nawyki, tak? A może to jest babcia, z którą się spotykasz raz do roku i może w ogóle nie, to jest baranie warta świeczki i lepiej, żeby dziecko to mi raz czekoladę dostało i pamiętało, że u babci to jest ta czekolada i tyle. To jest bardzo ważne, że te nawyki nie kształtują się tak szybko. Myślę, że to jest troszkę naszym głównym problemem takim, że my chcielibyśmy, żeby to wyeliminować całkowicie, tak? Żeby nie było tych słodyczy, słodkich prezentów, nigdy, 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 przenigdy, w ogóle zero, nul. A to jest właściwie niemożliwe do zrobienia, tak? Trochę musimy się z tym pogodzić, że no na tej rzeczywistości, w jakiej żyjemy, najprawdopodobniej wasze dzieci będą dostawały słodkie prezenty. Ale to nie znaczy, że nie możemy powoli tego zmieniać i modyfikować. Bo powoli to widzę też ten trend w przedszkolach, w szkołach, że pojawia się taki trend myślenia, że może lepiej nie czekoladowego Mikołaja, że może coś innego, może doświadczenie, może jakieś spotkanie, może jakiś wspólny prezent dla wszystkich. Pojawiają się te myśli. Więc jest troszeczkę z tym troszeczkę lepiej. Tak? Okej. To, co chciałabym powiedzieć jeszcze, żeby właśnie, jeżeli my mówimy, to jest bardzo ważne, to powiedziałam na początku, powiedz jasno, o co ci chodzi, bo twoi dziadkowie, znajomi, kuzyni, oni mogą nie rozumieć tego, jakby bez tego jasnego przekazu, tej jasnej karteczki, nie chcemy słodyczy, nie chcemy słodkich prezentów, oni mogą tego nie zrozumieć. Jak już to dajesz, to daj też alternatywę. To jest ogromnie ważne. Nie mów, no to kup mu cokolwiek innego, tak? Powiedz konkretnie, niektórzy potrzebują konkretnie, kup mu mandarynki, tak? Kup mu rodzynki,
po prostu. Albo to jak już musisz tą czekoladę, to gorzką czekoladę, tak? Chociaż lepiej byłoby, żeby to w ogóle nie była czekolada, tak? Albo kup mu suszone morele, albo kup mu samochodzik w kiosku, kup mu gazetkę z Super Wings, bo on ją lubi. Cokolwiek, ale daj alternatywę. Czasami zbyt dużo alternatywy jest trudne, czyli czasami najlepiej jest powiedzieć wprost. Zamiast tego kup mu to. Kup mu w kiosku kredki po prostu. Albo kup mu kartkę. Dzieci lubią dostawać kartki, tak? Albo listy dostawać w ogóle. Alternatywa. Bardzo fajne jest według mnie zaproszenie dziadków, troszeczkę przyjęcie tego ich daru, czyli oni, dziadkowie, chcą dać te słodycze, bo w ten sposób im się kojarzy, to jest taka przyjemność i miłość i super i w ogóle dawanie miłości. Trochę dobrze jest czasami to wziąć od nich i wykorzystać. O co mam na myśli? Czyli na przykład możemy poprosić babcie, babcie szczególnie, bo to babcie zazwyczaj pieką i gotują, żeby na przykład te słodycze upiekła razem z dziećmi, tak? Tu ktoś pytał w ogóle o te domowe słodycze, tak? Jak jest ze słodyczami domowymi, ciastami, z ciasteczkami? Wrzucam tam tutaj w opisie po raz kolejny, w opisie na Facebooku link do tego, co możemy robić, kiedy słodycze pojawiają się na przyjęciu w domu, co możemy zrobić, czego nie warto robić. Też w porannej melisie 19, czyli szukajcie 9, szukajcie po hashtagu poranna melisa i w tej 9 ja mówiłam o tym właśnie, co z tymi słodyczami, które się pojawiają na stole, czyli na przykład, nie wiem, półtoraroczne dziecko, nie chcemy, żeby jeszcze jadło sernik, a ten sernik jest na stole, co wtedy możesz zrobić? To odpowiedź jest tam. Generalnie tutaj raczej mówimy dzisiaj o słodkich prezentach, tak? Czyli o tym, co o słodyczach, które się pojawiają codziennie. Więc ten konkretną alternatywę, ale możemy też zaprosić dziadków, żeby oni wykorzystali to, co chcą dać. Świetnym pomysłem jest na przykład poproszenie, żeby babcia poszukała jakiegoś przepisu, który na przykład nie ma cukru, tak? Albo danie po prostu babci jakiegoś fajnego przepisu na słodycze domowe, które tego cukru mają mało, albo niedużo, albo mają dużo suszonych owoców i tak dalej, i tak dalej. A najlepiej poproszenie, słuchaj, a może wy byście te pierniczki upiekli razem, a może ty nauczysz, nie wiem, Zosię, Krzysia, Basię, Adasia, jak zagniatać to kruche ciasto. W ten sposób, uwierzcie mi, dzieci świetnie, to jest świetne doświadczenie, wspólne pieczenie z babcią, wspólne pieczenie z mamą i tak dalej, to jest świetne doświadczenie i ty nie musimy się bardzo tego bać, że to się pojawia jakieś takie skojarzenie ze słodyczami, tak? Dla dzieci większa frajda to jest upieczenie niż zjedzenie później tych pierniczków. Zazwyczaj jest tak, że jest super zabawa, ugniatanie, krojenie, malowanie, a później jedzą jednego pierniczka. Bo to doświadczenie bycia razem jest fajniejsze. I jak już wasi dziadkowie zauważą, że tak, rzeczywiście to było fajnie upiec i że to fajnie, że mogliśmy razem zanieść to ciasto, to potem przypominaj to, że dziecko najbardziej lubi właśnie takie doświadczenia bycia razem, przyjemności, działania wspólnie, więc zachęcenie do tego, żeby dziadkowie zaprosili dzieci do kuchni, do wspólnego pieczenia, wspólnego gotowania przed świętami, to jest dla mnie, dla dziecka najlepszy świąteczny prezent, tak? Okej, okay. To jest chyba to wszystko, co chciałam Wam przede wszystkim powiedzieć. Jeżeli, pamiętajcie, czyli tak, jeżeli to są spotkania bardzo rzadkie i rozmawialiście i próbujecie i jasno postawiliście, ale Wasze dziecko i tak dostało słodycze, to po pierwsze, jakby w momencie dostania tych słodyczy, tu musimy najbardziej zahamować emocje, tak? Czyli w tym momencie my musimy odpuścić zupełnie, powiedzieć, że tu, jak Twoje dziecko już dostaje słodycze, to nie ma miejsca na reakcję, nie ma miejsca na mówienie, ale miało nie być słodkich prezentów, miałaś nie dawać słodyczy, tak? To nie, bo wtedy nasza reakcja jest 100 razy gorsza niż ta czekolada, którą to dziecko dostało. Więc starajmy się nie reagować przy dziecku negatywnie na te słodkie prezenty. Jeżeli wcześniej udało Ci się porozmawiać, udało Ci się przygotować grunt, dałaś alternatywę, poprosiłaś, wyraziłaś się jasno i powiedziałaś, o co Ci chodzi, a oni i tak te słodycze przynieśli, to na pewno nie reaguj w czasie dostawania tych prezentów. Możesz później to obgadać, możesz później to powiedzieć jeszcze raz, wyraźniej, ponownie. Możesz porozmawiać o tych konsekwencjach, które się pojawiają, czyli o tym, ile to cukru ma rzeczywiście, o tym pokazać właśnie łyżkami cukier, zobacz, tu jest tyle cukru, tak?
To są rzeczy, które mogą dziadków przekonać, ale jeżeli tu nic nie działa i nic, i wy się z tymi dziadkami nie widzicie co chwilę, to czasami lepiej jest to odpuścić, tak? Czasami niektóre rzeczy lepiej jest odpuścić. I tak jak mówię, każdy prezent, który będzie niesłodki, nawet jeden pojedynczy, który dziecko dostanie, jest wartościowy. Czyli nie walczmy o to, żeby wyeliminować te słodkie prezenty całkowicie w 100%, bo to się może w najbliższych latach nie zdarzyć i prawdopodobnie nasze dzieci będą miały doświadczenie do otrzymywania słodyczy w prezencie, ale to nie znaczy, że nie mamy próbować czegoś zmienić, chociażby w mniejszym stopniu. Natomiast jeżeli to są dziadkowie, z którymi się widzimy codziennie, często i to jest non-stop, to ja tutaj widzę naprawdę bardzo silne postawienie granicy, tak? Bardzo silne zadbanie o siebie i swoje dziecko, bo to jest podważanie jakby jakichś takich zasad, na których możecie się spotykać z dzieckiem, tak? Bo to są tylko słodycze, ale zakładam, że te trudności pojawiają się też w innych aspektach, że to nie jest tak, że dziadkowie nie szanują waszego zdania tylko w kontekście słodyczy, tylko są też trudności w tym, żeby na przykład, nie wiem, nie oglądało telewizji, albo żeby co mówić do dziecka, tak? No takie różne rzeczy. I tutaj jest, chyba ważne jest to, żeby postawić jasną granicę. Fajnie jest, jeżeli nasz partner, partnerka, tata, mama, dziecka też działali razem, tak? Jeżeli tutaj jest rozłam, to tu już jest to trudne do zorganizowania. I pamiętajcie to, co jest najważniejsze. Najważniejsze rzeczy dzieją się w domu. Najważniejsze rzeczy dotyczących słodyczy, jedzenia, nawyków żywieniowych uczymy dzieci w domu. To, co się dzieje poza domem, nie zawsze mamy na to wpływ. Część rzeczy możemy odpuścić, część rzeczy możemy przegadać, ale to nie ma aż tak silnego wpływu na to, co będą jadły nasze dzieci, jakie będą miały relacje. Czyli walczymy i dbamy o to, o co możemy, co jest w naszym zasięgu. Czyli walczymy i dbamy o to, co jest u nas, a jeżeli nie jesteśmy w stanie zmienić podejścia wszystkich innych wokół, to czasami niektóre rzeczy możemy odpuścić po prostu. I to tyle chyba. I to tyle, co chciałam wam powiedzieć. Mam nadzieję, że tak, tu Natalia pisze słusznie, te słodkie dekoracje do pierniczków to jest masakra, ale możemy zrobić helpa fajne wysyła właśnie do dekoracji pierniczków. Możecie sobie z tych takich liofilizowanych owoców je nimi dekorować te pierniczki. Naprawdę jest sporo naturalnych rzeczy do dekorowania pierniczków. Będziemy w przyszłym tygodniu dekorować, to może wam pokażę. To wszystko. To wszystko na dzisiaj. Słuchajcie, dziękuję wam bardzo. Przypominam o zapisach na Facebooka, że nadal możecie się zapisać, żeby zgarnąć dodatkowy rabat. Przypominam o materiałach dodatkowych z akcji Całkiem Niesłodki Prezent do pobrania. Przypominam, że w czwartek widzimy się na Facebook Live z ortodontką. Może właśnie o jego będzie można pokazać dziadkom w ramach tematu Niesłodki Prezent. I to chyba wszystko. Wszystko, co chciałam wam dzisiaj powiedzieć. Także, aha, chciałam wam jeszcze powiedzieć, zapomniałam oczywiście, że nadal można kupić nagranie webinaru o słodyczach w diecie dzieci. To jest webinar, w którym ja pokazuję właśnie, jak sobie radzić z tymi słodyczami w diecie dzieci, więc jeżeli macie z tym ogólnie trochę problem, to jest takie fajne preludium do tego, tak? Tego fajne jest wejście do tematu słodyczy. I też wam link tutaj wrzuciłam w opisie na Facebooku. No to tyle na dzisiaj. W takim razie do zobaczenia w czwartek po pierwsze na Facebook Live, a po drugie poniedziałek na kolejnej porannej Melisie, tym razem już poniedziałkowej. Trzymajcie się w takim razie. Miłego dnia, miłego tygodnia. Pa, pa!